Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Duch odchodzi niespodziewanie. Duch odchodzi niespodziewanie i zostaje sam bez ciała ziemskiego. Widzi wszystko, lecz przestaje być widzialny dla innych, będących w ciele. Duch odchodzi niespodziewanie, a wasz rozum nigdy nie jest przygotowany, gdy duch chce odejść z gęsto materialnego ciała. Wasz rozum wszystko blokuje i przez ciemności waszego rozumu powiększacie sobie karmę, a to jest dla was niekorzystne. Lepiej byłoby dla was, gdyby duch odszedł z ciała i już więcej ciemnych włókien sobie nie nawiązywał. Duch odchodzi niespodziewanie, lecz wy z tych wszystkich waszych doświadczeń nie wyciągacie wniosków. Opłakujecie martwe ciało. Gdy duch z tego ciała koło was spaceruje, to wy się jego boicie, bo jego nie widzicie wzrokiem ziemskim. Duch odchodzi niespodziewanie, zaskakuje wszystkich i zawsze odchodzi nie w porę, zawsze za prędko. Nawet ci, co myślą, iż są rozwinięci duchowo, są zaskoczeni, ale nieświadomy jest zszokowany, co się stało. Przecież ja dalej żyję. Myślicie, iż wasz duch umiera razem z waszym ciałem ziemskim? A tu zaskoczenie. Duch jest żywy, żyje. Jako czysty zarodek idzie wyżej. Bo był ciemny na ziemi, nie chciał służyć Panu. Skalał się ciemnościami. Duch odchodzi niespodziewanie. Dlatego lepiej być zawsze przygotowanym na każdą ewentualność. Wtedy nie jesteście zaskoczeni. Zawsze żyjecie na ziemi tu i teraz. Ale pamiętajcie, że jutro może was ducha już nie być w gęsto materialnym świecie. Teraz jesteście tu, a jutro możecie być gdzie indziej. Zawsze trzeba być przygotowanym do drogi ducha, do domu, do poziomu duchowego. Nie ma lęku. Duchowi najlepiej jest w jego prawdziwym domu. Tu na ziemi przestają królować ciemności. Wszystko, co ciemne, nie będzie nawet wspominane. Wszystko, co ciemne, systematycznie upada. Dla jasnych to radosne zakończenie negatywnej bajki. Wydarzenia przed wami. Polacy są najbezpieczniejsi w Polsce. Cisza przed burzą, ostatni akord, preludium, zagrają żywioły dla światła. Wy w tym ostatnim akordzie jesteście po stronie wroga. Nie czytacie informacji od Pana. Prawda jest taka, iż śmierć została wymyślona przez ludzi ziemskich, ponieważ ich rozum nie jest w stanie wytłumaczyć wyjścia ducha z ciała ziemskiego, co jest normalnym aktem w naturze i w prawach Pana. A wy się takiego wyjścia panicznie boicie, bo o sobie duchu nic kompletnie nie wiecie, nawet ci, co mówią, iż są duchowi. Duch odchodzi z ciała, a wasza wiedza jest taka, iż przestajecie istnieć, a tu szok, jesteście i wszystko dopiero się dla was rozpocznie. Będziecie wiedzieli, jaki był wasz błąd na ziemi. Dopiero wtedy będziecie cierpieli. Zaskoczenie dla was będzie tym większe, im większe mniemanie wasze o waszej duchowej wiedzy, bo wy jesteście leniami duchowymi, którzy myślą, iż właściwie żyją na ziemi. Przyswoiliście sobie jakąś wiedzę, jakiś wycinek z całej wiedzy duchowej i to jeszcze absolutnie nieprawdziwej i myślicie, że zostaniecie oszczędzeni. Duchy ludzkie odchodzić będą do góry w dużych ilościach, ponieważ bardzo na ziemi sobie szkodzą, powiększając cały czas swoją karmę. Stan przejścia będzie dla was wielkim zaskoczeniem. Wtedy się o tym przekonacie, iż prawda jest tylko po stronie Pana, a cuda i kłamstwa
są po stronie ciemności, które muszą całkowicie zostać unicestwione.